poprawiony rekord życiowy o prawie sekundę. Szczerze mówiąc, w tym sezonie miałam bardzo dużo komplikacji ze zdrowiem, z kontuzjami. Także przyjeżdżając tutaj, szczerze mówiąc, gdyby mi ktoś powiedział, że piąte miejsce w finale Igrzysk Olimpijskich, brałabym w ciemno, także jestem bardzo zadowolona. Trzy zawodniczki, które były na podium, wzbudzają bardzo dużo kontrowersji. Nie ukrywam, że dla mnie też jest to troszkę dziwne, że nic z tym po prostu władze nie robią. Koleżanki po prostu mają bardzo duży poziom testosteronu zbliżony do męskiego, dlatego wyglądają tak, jak wyglądają i biegają tak, jak biegają, prawda? Po prostu Semenia jest nie do pobicia w tym sezonie i myślę, że jeżeli nic z tym władze nie zrobią, to będzie do końca nie do pobicia. No szczerze mówiąc, nie rozmawiałam z innymi zawodniczkami, przynajmniej z finału, na temat tych, które były na podium. Ciężko też nam rozmawiać, prawda, bo też nie chcemy wzbudzać jakiejś niefajnej atmosfery wśród zawodniczek, prawda. Dlatego bardzo nie lubię się wypowiadać na ten temat, aczkolwiek, no mówię, troszkę boli. I widziałam Melissę Bishop, która była czwarta i była bardzo zawiedziona tym biegiem. Poprawiła rekord życiowy i była czwarta, więc bardzo przykro, uważam, że to powinna być złota medalistka. No, czuję się po prostu srebrną medalistką. Bardzo się też z tego powodu cieszę, że jestem pierwszą Europejką, drugą białą, więc myślę, że ogólnie biegaczki na 800 metrów mają ciężko na świecie, dlatego będąc piątą w finale, szczyt marzeń. Na kolejny sezon jeszcze nie myślałam o tym. Bardziej skupiam się teraz na tych najbliższych planach. Mam jeszcze 3 starty na swojej drodze, więc bardzo chciałabym jeszcze wykorzystać tą bardzo dobrą dyspozycję i może poprawić rekord Polski.